Znam twój problem. Pewnie matka ci nie pozwala wydawać pieniędzy na Brawl Stars. Dlatego w tym odcinku opowiem wam o 4 sposobach, jak możecie dostać monety, gemy lub karnet za darmo. Informacja jest naprawdę ważna, więc mam nadzieję, że obejrzycie ten odcinek do końca. W pierwszym sposobie opowiem wam, jak dostać 100 monet za darmo. Jeśli was to nie interesuje, teraz macie timecode na ekranie, aczkolwiek 100 monet to zawsze jest coś, więc zalecałbym obejrzeć. Pierwsze, co musimy zrobić, to przejść na oficjalną stronę Supercell. Później przewinąć w dół i wejść w politykę prywatności. Później wyświetli wam się strona z polityką i tam będzie quiz. Ciśniecie start i zaczynamy. Wszystkie odpowiedzi teraz widzicie na ekranie, nie musicie sami nic zgadywać. Wszystko zrobiłem ja za was. Nie wiem oczywiście, w którym języku będziecie to mieli, ale wydaje mi się, że nie są pomieszane i można się domyślić z kontekstu. Po zakończeniu daje nam kodzik QR, po któremu przechodzimy, otwiera się taka stronka. Nie wiem, czy jest on tylko dla nas, czy dla wszystkich, więc możecie też spróbować go zeskanować, żeby samemu to nie robić. I właśnie teraz na drugim koncie odbieram tą nagrodę. W tym sposobie będziecie mogli zgarnąć Star Drop oraz 10 gemów za darmo na swoje konto. Najpierw musicie przejść na stronę Supercell Store, później w prawym górnym rogu się zalogować. Teraz widzicie, jak to wygląda, to jest tak jak w grze normalnie. Później wracacie, ciśniecie Brawl Stars Store. Po skipowaniu widzicie na dole taki panel, ciśniecie na niego i widzicie, że możecie odebrać 10 gemów za darmo. Na ekranie też widzicie questy, zaraz wam powiem, co one znaczą. W pierwszym musicie wchodzić do Brawl Stars przynajmniej przez 15 dni, w drugim wygrać 25 bitw oraz w trzecim skończyć Brawl Pass. Ciśniemy tutaj claim, po czym przechodzimy do gry. Ja nagrywałem to zanim skończyłem Brawl Pass, więc ponownie przeszedłem na stronę i zabrałem swoją nagrodę, jak widzicie. Tutaj mamy Star Dropik, niestety bardzo rzadki, ale może coś wam wypadnie. Za pomocą tego sposobu będziecie mogli zgarnąć za darmo aż 88 gemów, a czasem nawet karnet albo jeszcze większe nagrody. Chodzi teraz oczywiście o turnieje, które prowadzę cotygodniowo, na których zwycięzca otrzymuje 88 gemów. Jakbyście chcieli dołączyć, w opisie mamy link na nasz serwer Fuerza oraz widzicie go na ekranie. Czekamy. Ma mało HP trochę. Mi się wydaje, że Bali zaraz będzie miał hypercharge, ale chyba już nie będzie mu potrzebny, bo przeciwnik ma tylko 400 HP. O, co się stało? Co to za klacz? Poza tym na moim live dzieje się też dużo innych ciekawych rzeczy, więc jak będziecie mieli wolną chwilę, zapraszam was do oglądania. Dawaj majty, co? 20 łapek? Dobra. Majty chcecie. Mamy tutaj... Jaka to jest firma? Jaka to jest firma? To jest u nas Cotton World, czyli takie, tak powiem, prawdziwe Nike, to nie... Czwarty sposób jest jednym z najłatwiejszych, więc jeśli obejrzeliście do tego momentu, to ja was gratuluję. Teraz wam opowiem o moim sklepie iShop. Kto nie wie, możecie tam kupić tanio gemy, karnet i tak dalej, ale najgłówniejsze jest to, że możecie całkowicie za darmo na przykład zgarnąć jakieś gemy czy karnet. Aktualnie od razu po tym filmiku wstawiam konkurs, warunki znajdziecie na naszym Discord, wszystkie inne rzeczy też, więc czekam was wszystkich tam. No a bonus jest taki, że jakiekolwiek linki, które się pojawiły na coś darmowego, na przykład pin, znajdziecie w oddzielnym kanale na naszym serwerze iShop, więc zapraszam też z tego powodu i mam nadzieję, że spodobał wam się ten filmik, postarałem się ująć wszystko jak najkrócej, jak najszybciej wam o tym opowiedzieć. Jeśli chcecie więcej takich filmików, bardzo prosiłbym o zostawienie łapki w górę oraz o subskrybowanie mnie. Takie będę wiedział, że chcecie więcej takich odcinków i będę próbował coś wymyślać. No a na tym jest koniec. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinku. Zobaczymy się w następnym. Nara.